Marszałek, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Proszę o wskazanie, które, cytuję, inne kraje Unii Europejskiej nie wprowadziły zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz czy znane są przyczyny tego stanu rzeczy? Pytanie drugie. Jakie na dzień dzisiejszy stanowisko wobec złożonej skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prezentuje rząd polski? Pytanie trzecie. Czy polskie instytuty naukowe zajmowały stanowisko co do przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy aż do 2017 roku? A jeśli tak, to czym termin ten został umotywowany? Dziękuję bardzo.